Dzień dobry, witamy ponownie. Prosiłam Was ostatnim razem, żebyście przygotowali rolki po papierze toaletowym. Rolki przydadzą nam się dzisiaj, żeby zrobić żabkę. Do przygotowania żabki potrzebujemy 2 kartek papieru, jednej zielonej i drugiej białej, rolki, o której już mówiłam, strzewacza, markera, farbki i pędzelka, nożyczek, kawałek plasteliny, taśmę, klej i kawałek czerwonego sznurka. Rolkę papieru pomalowałam na zieloną farbką. Teraz jeden brzeg musimy zgiąć i zszyć. Jeżeli nie macie zszywacza, możecie skleić go klejem. Z zielonego papieru wycięłam nóżki żabki i jej oczy. Te większe przyklejamy na dole. A te mniejsze na górze. Jak widzicie, dorysowałam jej również paluszki markerem. Oczy możecie zagiąć kawałek papieru i przykleić tak, jakby na Was patrzyła. Jeżeli nie chcecie tego robić, mogą po prostu być całe przyklejone na tekturze. Mamy sklejone nóżki żabki i jej oczy. W środek włożyłam także sznurek, a na jej końcu zrobiłam muchę z białego papieru, do której przykleiłam plastelinę, żeby była cięższa. Wy możecie przykleić w środku ten sznurek taśmą, jeżeli nie macie zszywacza. Tak wygląda moja żabka. Ma łapki, oczy i język w postaci sznurka. Na końcu ma doklejoną muchę wyciętą z papieru i obciążoną plasteliną. Możecie się bawić, próbując trafić muchą do jej buzi. Mi się nie udaje. Może Wam się uda. Wygląda moja żabka. Na nogi, z przodu, łapki, nogi. Jeszcze raz.